Niech Chrystus obdarza was swoim pokojem każdego dnia wszędzie tam, gdzie jesteście. Wszędzie tam, gdzie spotykacie się z drugim człowiekiem. Wszędzie tam, gdzie może od was zależy, co się dokona w szatni, co się dokona na boisku, co się dokona na trybunach, co się dokona w wielu, wielu jeszcze innych miejscach. Wszędzie tam, gdzie króluje słowo sportu. Pomodlimy się także za tych, którzy są najlepszymi, najbardziej głośnymi obecnie ambasadorami polskiego sportu. Myślę tutaj przede wszystkim o naszej wspaniałej tenisistce, ale także o wspaniałym graczu obecnie w Barcelonie, który pokazał, że mając tyle lat, ile on ma, można strzelać tak wspaniałe bramki, i to z niemałej odległości.